Dzisiaj tłusty czwartek, na pewno wielu z Państwa zje wiele pączków, no ale trzeba potem te pączki w jakiś tam sposób spalić. Jak to zrobić? Najlepiej powie nam Magdalena Kuna, nauczycielka wychowania fizycznego zespołu szkół imienia Mikołaja Kopernika. No właśnie, jak spalić te zbędne kalorie? Najskuteczniejszymi ćwiczeniami na spalanie zbędnych kalorii są tak zwane ćwiczenia aerobowe, czyli tlenowe. Zaliczamy do nich między innymi bieganie, pływanie czy jazdę na rowerze. Są ze mną uczennice naszej szkoły z klasy 1 R, 4 Liceum Ogólnokształcącego o profilu ratowniczym. Przedstawią Państwu ćwiczenia, dzięki którym spalicie zbędne kilogramy. Uwaga, nie wychodząc z domu. Pierwszym z ćwiczeń jest po prostu skakanie na skakance. Jest to ćwiczenie, które angażuje mięśnie naszych nóg. Pracują tutaj również ramiona, ręce. Kolejnym ćwiczeniem są jednoczesne wyrzuty nóg w tył z przysiadu podpartego. Jest to ćwiczenie, które angażuje oprócz nóg również obręcz barkową, ręce, mięśnie brzucha, a także mięśnie pleców. Następnym ćwiczeniem jest wyskok w górę z przysiadu podpartego. To ćwiczenie angażuje większość naszych mięśni. Dołożyć możemy jeszcze, aby utrudnić to ćwiczenie, pompkę. Czyli z podporu przodem wykonujemy pompkę, przechodzimy do przysiadu podpartego, wyskok w górę. Ćwiczenia to oczywiście wykonujemy w odpowiednim tempie. Na początku powtórzeń jest mniej. A jakie ćwiczenia i w jakim czasie należy wykonać, żeby spalić jednego pączka? Taka cenna rada na pewno dla naszych czytelników. Jednego pączka najszybciej możemy spalić podczas jazdy, uwaga, na rolkach, bo już w czasie 25 minut. Również takiego jednego pączka dzisiejszego możemy spalić podczas 30-minutowego skakania właśnie na skakance lub 40-minutowej jazdy na rowerze czy biegania. No to trochę dla wyczynowców, tak, 30 dlatego minut. Należy się na pewno zastanowić dzisiaj, zanim sięgniemy po kolejnego pączka, czy warto po prostu.